Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony ja MC, oto przed wami 10. okrągła mapka od widzów. Dzisiaj X Filipowski, mam nadzieję, że to tym razem on wysłał tą mapę, bo jak pamiętacie ostatnio wysłał mi właśnie Filip mapę, ale mapa była od kogoś innego. Także na szczęście rozwiązaliśmy to w odcinku i było ok. Mapa nazywa się Co tu nie pasuje i mamy tak, na mapie musisz wybrać blok, który nie pasuje do reszty. Mam ustawienia automatyczne i miłej gry. Ty przygotowy nam się ustawić, żeby się nie mógł niczego niszczyć. Nie wiem, czemu mój nos jest spocony, ale tak jest. Start to nam się odblokowuje z tyłu i zaczynamy. O mój Boże, czemu to wygląda tak samo? Teraz tak, to są bloki, że z każdej strony mamy drewno. To jest takie zwyczajne kłody, że faktycznie mamy z każdej strony drewno. I to mi się wydaje, że to jest okolorowane. To też wygląda podejrzanie, to nigdy nie widziałem, rzadko widziałem taki blok w ogóle drewna, to jest chyba akacja. I to jest specjalnie tak zrobione, żeby było widać w środku pomarańczowego drewna, pomarańczowej kory, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, to strzelam, że to, tak? To jest okolorowane. Rybrane drzewo było jako jedyne okolorowane. Okej, okay, miałem rację. To mamy kolejny zestaw bloków. To jest w ogóle z endu. To kompletnie nie pasuje. To jest pod wodą, to jest pod wodą, to jest pod wodą. To jest w ogóle, te dwa bloki są w monumencie wodnym. A i skrzydły są na rafie koralowej albo w wiosce. Nie wiem, czy te dwa bloki można gdzieś jeszcze indziej znaleźć niż w monumencie. Może tak, może nie. Kto to wie, zobaczymy. Pozostałe bloki były do znalezienia pod wodą. Dokładnie tak, okej. Okay. I teraz tak, mamy skrzynkę. Skrzynkę, pochodnie, block redstone'u i lampę. To jest skrzynka, no nie mogę tu przejść, to jest skrzynka pułapką? Chyba tak. Czekajcie, redstone, czyli pochodnia, bo nie jest blokiem? Tak? Ups, Kajny Parku za tą odpowiedź. O, i znowu mapa nie dokończona, patrzcie. Raz, dwa, trzy, no cztery bloki. Tak to wygląda, czyli mamy w ogóle to sobie zrobione w wiosce, nie wiem czy to tak specjalnie jest, czy nie. Tu w ogóle jest gościu z lamami na dachu, bez sensu. Czyli tak długa jest nasza mapa, co? No, całkiem długa, okej. Okay. Kajny Parku za tą odpowiedź. No dobra, trudno się mówi. Ups. Ogólnie to jest wersja 1.14.4, tak? Dobrze mówię, 1.14.4, tak? No i ta wersja jest mega niestabilna, przynajmniej na moim komputerze. Po prostu nie mam Optifine'a, nie mam tego typu bajerów, więc niestety będzie, no come on, będzie mi to działało gorzej niż ja bym grał na przykład na 17.1, bo tam mam wszystko wgrane przynajmniej. Dobra, czyli pomyślmy o tym inaczej, skoro chodzi o pochodnie, bo jeszcze to są bloki, oczywiście skrzynka to nie jest pełny blok, ale może chodzi o to, że to po prostu, że lampa nie zasila, lampa jest zasilana, żeby świecić, ale nie zasila redstone, bo to oczywiście blok redstone, czy oczywiście zasila, to oczywiście zasila, a skrzynka, pułapka, jaką otworzymy, też zasili. Czy chodzi o lampę? Chodzi o lampę. Pozostałe przedmioty zasilają, a lampa nie, dokładnie. Okej, okay. Teraz mamy cztery bloki, wszystkie to są ora, złoża, krótko mówiąc, ory. Mamy węgiel, lapis, żelazo i diament. Oczywiście w starej wersji, teraz w 1.17.1 wyglądają w sumie, nie wiem czy ładniej, trudniej je zauważyć, trudniej je rozpoznać teraz. Ale moim zdaniem wyglądają ładniej w nowej wersji, krótko mówiąc. Dobra. To tak, z tego można coś zbierać, z tego też, z tych dwóch nie. To jest służy do przepalania, reszta nie. To służy do enchantu, reszta nie. Interesujące, interesujące. Z tego możemy sobie zbierać, ja to już wam mówiłem. Czy chodzi o lapis? Chodzi o lapis? Czy nie chodzi o lapis? Właśnie, czy chodzi o lapis? Nie mam pojęcia czemu, nie. Kajny Parku za tą odpowiedź po raz kolejny. Fajne jest to, że to... A nie, wiesz co, gdybyś mógł na przykład na przyszłość przekopiować ten parkour na... wiesz, kilka razy, nie? Zrobić to samo. Żeby mnie po prostu teleportowało od razu do tego pokoju, w którym byłem, żeby nie musiał tak dylać przez cały poziom. Mi się wydaje, że to byłoby całkiem, całkiem fajne. Węgiel może chodzi? Nie. Nie mam pojęcia czemu, w sumie klikam na pałę. Nie wiem czemu. Bo nie mogę po prostu rozpoznać, o co chodzi, nie? Może o diament chodzi? Albo o żelazo? Żelazo chodzi? Czemu chodzi o żelazo? Żelazna ruda jest jedyną z nich, którą można przepalić. A, no tak, fair point.
Mamy tak, kolczugę, mamy skórzaną zbroję diamentową i złotą. Na ludzki rozum chodziłoby o kolczugę, bo kolczugi się nie da normalnie skraftować. Tak. Tak, zbroi nie da się skraftować. Tak, zgadza się. Kiedyś można było ogniem w ogóle. Bo to... Czemu ogniem ogólnie, blokiem ognia? Ponieważ chodziło o to, że Notch dał crafting tej zbroi na jakiś tymczasowy, kompletnie losowy blok, więc dał go na ogień, ponieważ to ta zbroja miała być normalnie w grze, ale została tymczasowo dana na ogień. I tego nigdy nie zmienił. Teraz mamy tak, Enchant, Bedrock, Endstone, ten blok Endu i... Czy chodzi o Enchant, bo tylko jego można podnieść, czy faktycznie dostajemy blok, tego się nie da zniszczyć. Tego się nie da zniszczyć. Spawner się da zniszczyć, a nie dostaniemy spawneru. Tak, chodzi o to. Jest jedynym blokiem, który da się wykopać. Znaczy, tu też się da wykopać, spawner się da wykopać, ale nie dostaniemy go fizycznie do ręki, także o to chodzi. Okej, mamy teraz tak, detektor światła, lepki piston, dispenser i normalny piston. Czym się różni normalny piston od lepkiego pistonu? Niczym, więc wątpię, że to jest jeden z tych dwóch. Te dwa mi się wydaje, że odpadają, bo czym miałyby się różnić? Nie, do tego światła? Tak, dlaczego? Wszystkie pozostałe bloki mogą być zasilone, ale detektor światła... No tak, detektor światła nie musi być zasilony. Fuck, okej. Pusty wagonik, wagonik z... Co to jest wagonik? Z piecem? Wagonik ze skrzynką i wagonik z TNT. Czy chodzi o pusty wagonik? Nie, to byłoby zbyt oczywiste. Oczywiście, że tak. No oczywiście musimy wydylać na sam koniec teraz. Po raz kolejny. O mój Boże, tak jak mówię, mógłbyś ten parkour przekopiować, albo po prostu im dalej jesteśmy tym parkour trudniejszy, żeby nam było ciężej wrócić, ale też wiesz, nie za trudny ten parkour zrobić. To jest hopper. To jest hopper, może o hopper chodzi. Nie. Zakładam, że chodzi o TNT. Chociaż może chodzi o to, że skrzynka to jest jedyny, w którym można coś przewieźć. Tak też mogłoby być, ale wydaje mi się, że to jest TNT. Także teraz kliknę TNT. Tak, TNT, bo wszystkie z wyjątkiem wagonika z TNT można kliknąć prawym przyciskiem myszy. O tym nie pomyślałem, chodziłem, mój mózg wszedł o to, że po prostu aktywowane, czy coś tam. Nie. Okej, to jest granit. To jest granit, to są stone bricki. To są nether bricki. I to jest cobblestone. Chodzi o nether, że tylko to nie tylko jest w netherze, a reszta nie? Tak. Wszystkie można zrobić bez pójścia do netheru. Dokładnie tak. O, i Angel się pojawił znowu. Okej, czy chodzi o to, że tylko enchantu nie można znaleźć w wiosce? Nie. Miałoby to sens. Ale no cóż, nie chodzi o enchant. I znowu muszę dodać na sam koniec. Mój Boże. Ja tego nie będę wycinał wam, żebyście zobaczyli, jak pełna mapa wygląda i jak wygląda doświadczenie z niej, krótko mówiąc. Hop. Dobra, nie chodzi o enchant. No wszystko się przydaje. To jest od enchantowywania przedmiotów. To jest kowadło do łączenia enchantów bądź naprawiania przedmiotów. Plus albo do nadawania i nazwy przedmiotom, albo do nadawania nazwy na name tag. To jest, żeby nam pokazywało z czystego kamienia, co możemy z tego zrobić, krótko mówiąc. Także to ogólnie ułatwia crafting i ogólnie pokazuje nam, co możemy z tego zrobić, krótko mówiąc. Więc to jest bardzo fajne. Aż to kliknę i tu chodzi o to, że mając związek z enchantem, to odenchantowywuje, to łączy enchanty, a to enchantuje. Tak. Mamy jaja żółwia, mamy grzyb, mamy skrzynię endu i mamy netherbricki. Tylko netherbricki to są w ogóle inne netherbricki, o których ja mówiłem. Tak mi się zdaje. Albo coś pokićkałem. Jaja żółwia? Nie. Nie pasowały mi kompletnie jaja żółwia tam. O rany! I znowu tam lecimy. To już żmudne. Wiem, że to ma być jeszcze kara, że musimy tam dylać, żeby całą mapę przejść, ale to jest za daleko moim zdaniem, zdecydowanie. Za dużo musimy biegać, tylko mi się wydłuża odcinek bez sensu. Takie mam wrażenie. Okej, no skrzynia endu.
Grzyb. Nie, skrzynia Endu, okej. No to w takim razie, nie skrzynia Endu. Im bardziej będę się mylił, tym dłuższy ten odcinek będzie, także... Interesująco, trzeba przyznać. 5 lat później. Szybciej! Dobra, to może grzyb? Nie, to w takim razie odpowiedzią jest... co? Odpowiedzią jest... Co tam było ostatnie? Zapomniałem już teraz. Nether Bricki, ale czemu Nether Bricki są odpowiedzią? Nie wszystko z tego można pozyskać w prawdziwym świecie oprócz Nether Bricków. Bo skrzynię Endu możemy zrobić normalnie w prawdziwym świecie. Dobrze mówię? Tak. Nie, źle mówię. Potrzebujemy oko Endu chyba do tego, nie? Można tylko z enchantem Silk Touch. Aha, fair point, okej. Okay. Żelazna krata, żelazne drzwi. Tylko to nie jest żelaza, prawda? No. Pozostało, jakby się przerzucił żelaza. Dokładnie, to było bardzo proste. Piasek, gravel, piasek. To jest gravel. Okej, fair point. O co chodzi w takim razie? Wiesz co, ja sobie pozwolę odpalić Game Mode Creative i po prostu tam podlecieć, bo to zajmie za długo, naprawdę. Wybacz mi, ale to zajmie za długo. Chyba, co za mały piasek to jest... A to nie jest piasek. Nie jest piasek. Zostaje można... mają własną grawitację i będą opadać. To chyba nie jest piasek nawet. Co to jest w ogóle? Piaskowiec, właśnie, to nie jest piasek. Okej, wszystko jest z Endu oprócz tego. Tak, dostępne są tylko w Endzie pozostałe bloki, dokładnie tak. Pochodnie. To nie daje światła same siebie. Bez potrzeby bycia zasilonym, dokładnie. To są... Są algi wodorasty, chyba tak? To jest rotten flash... O rotten flash chodzi? Nie chodzi o rotten flash. Why nie chodzi o rotten flash? Jeszcze jest pufferfish, ale... Pufferfish... Nie wiem, o co chodzi tutaj. Są kości. Może o kości chodzi. Tak, o kości, bo co? Bo woda? Te wszystkie da się zjeść na swój sposób. Aha. No tak, nawet pufferfish. Czy to są wodorosty? Suszone wodorosty, proszę bardzo. Okej, co my tutaj mamy? Dzięki za grę. Koniec, został łapkę w górę MCM-u. Łapa mały X Filipowski, został suba MCM-u. Zostawcie suba, łapkujcie. Napiszcie, czy wam się podobała mapa. X Filipowski na pewno się ucieszy, jeżeli to oczywiście... napiszecie. Panie i panowie, to jest 10 mapa od widzów, 10 mapek ogranych właśnie na kanale od was. Mam nadzieję, że będzie więcej. Słyszałem, że kilka osób już właśnie mapy dla mnie tworzy, także to jest bardzo fajne. Zobaczymy, jak to oczywiście będzie w przyszłości, jak to wyjdzie w praniu i czy faktycznie te mapy będą fajne. Mam nadzieję, że będą. Także cóż, dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z mapek od widzów i na kolejne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się, pa, pa.